Władze Nowego Miasta Lubawskiego od kilku lat prowadzą działania służące poprawie jakości powietrza. Kluczowym momentem było pozyskanie prywatnego inwestora, który wybudował w Nowym Mieście Lubawskim centralną kotłownię. Poprowadzone z niej ciepłociągi dziś zasilają w ciepło wszystkie budynki wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej. Inwestycja już przynosi efekty. To jest ta wartość taka dodana tej prywatnej inwestycji, gdzie dzisiaj ta emisja spalin do powietrza bardzo mocno została ograniczona. Tym bardziej, że wymogi i rygory dzisiaj ustawowe są takie, że ta kotłownia musi spełniać te wszystkie normy. Kolejnym działaniem władz było doprowadzenie gazu do miasta. Zdecydowana większość Nowego Miasta Lubawskiego jest już pokryta siecią gazową. Projektowane są kolejne nowe tereny. Myślę, że to jest kwestia 2-3 lat, że całe miasto będzie pokryte siecią gazową i mieszkańcy będą mieli możliwość podłączenia się również do gazu ziemnego. By wygrać walkę o czyste powietrze, samorządy coraz więcej pieniędzy przeznaczają na wymianę starych pieców węglowych. Nie inaczej jest w Nowym Mieście Lubawskim. Mogą z tego korzystać właściciele prywatnych posesji. Zainteresowani składają wniosek, który jest przygotowany, on jest też zatwierdzony przez Radę Miejską. Odpowiedni wniosek dotyczący właśnie ubiegania się o te środki. I później jest procedura taka, że komisja powołana przez burmistrza dokonuje przeglądu tych wniosków i decyduje o przyznaniu tych środków. Na walkę ze smogiem w Nowym Mieście Lubawskim włącza się również Straż Miejska. Strażnicy przeprowadzają kontrole w gospodarstwach domowych pod kątem legalności stosowanego paliwa. Kontrole przeprowadzane są na podstawie zgłoszeń interwencyjnych mieszkańców oraz działań prowadzonych z własnej inicjatywy strażników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do osób odpowiedzialnych stosowane są sankcje karne. Władze miasta przypominają, że wsparcie na zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła można uzyskać z rządowego programu Czyste Powietrze. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na przykład wymiana stolarki okiennej, zmiana kotłów na spełniające wysokie normy ekologiczne, ocieplanie ścian zewnętrznych. W bieżącym roku mieszkańcy miasta będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania jednocześnie z dwóch źródeł, czyli z programu Czyste Powietrze, a także dotacji z budżetu miasta. Nowe Miasto Lubawskie przygotowuje się też do kampanii informacyjnej dotyczącej obowiązkowej segregacji odpadów. Urząd Miejski opracował specjalną ulotkę z zasadami prawidłowej segregacji. Mieszkańcy otrzymają ulotkę wraz z korespondencją z decyzjami podatkowymi. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv